Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Photomix. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 6 trików, 6 właściwie pomocy, które możecie wykorzystać w Photoshopie, a dokładnie chodzi mi o zestaw narzędzi, jak można z nich korzystać, aby przyspieszyć sobie pracę. Zanim jednak zaczniemy tutorial, chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, który właśnie się odkopuje. Po długim czasie mojej w nim nieobecności, tak samo i strona www. Zapraszam, będzie to teraz mniej więcej systematycznie aktualizowane. Dlatego klikajcie także i tam na pewno będą troszeczkę inne wiadomości niż tutaj na samym kanale. Oczywiście pewne rzeczy będą się pokrywały, jednak. Większość właśnie będzie też i pokazywana jednocześnie na kanale Instagramowym, jak i na stronie internetowej. Dlatego serdecznie zapraszam. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, oczywiście kliknijcie subskrypcję. Jest u mnie bardzo dużo tutoriali właśnie dotyczących edycji zdjęć. Niedługo będzie ogólnie o robieniu zdjęć, także, także każdy znajdzie coś dla siebie. Mam jeszcze do Was prośbę, jeżeli chcielibyście coś zobaczyć na moim kanale, czego ja jeszcze nie pokazałem, a Wy byście chcieli wiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o edycję zdjęć, napiszcie w komentarzach, bo chciałbym to robić dla Was. Dlatego chętnie porobię to, co Wy chcecie, a nie będę sam wymyślał czegoś, co ma jakąś dosyć kiepską oglądalność, a. Praktycznie nikt się tym nie interesuje. Dlatego zachęcam na dole o wpisywanie takich, właśnie swoich pomysłów na dalsze filmy. Chciałbym jeszcze udostępnić Wam maila, abyście wrzucali swoje przerobione, właśnie zdjęcia lub pokazali to, co przerobicie, wedle tego, co. Ja na swoich tutorialach Wam przekazuję. Napiszcie, czy to jest dobry pomysł, właśnie, czy może jakiś, jakąś inną formę kontaktu byśmy spróbowali razem nawiązać. Jest nas już dosyć spora grupa i dobrze by było jakoś to właśnie zawiązać i, i, i po prostu trzymać się razem i pomagać sobie wspólnie, właśnie. Jeżeli chodzi nawet o samą fotografię, jeżeli chodzi o y, retusz zdjęć, jeżeli chodzi o przerabianie zdjęć lub tworzenie jakichś dziwnych efektów y, właśnie dzięki Photoshopowi lub nawet innym programom, y, jeżeli będzie taka potrzeba, to myślę, że nie ma problemu, y, żeby wrzucić tutaj y, jakiś program dotyczący właśnie y, tych. Rzeczy, które, które właśnie są związane z samą fotografią i z samą obróbką zdjęć. Nie mówię tutaj, że zaraz będziemy w 3D Studio lub w jakimś innym programie, całkowicie oderwanym od tego, co pokazuje na kanale, bo, bo i nauczyć się nawet trudno takich rzeczy. Dlatego piszcie na dole, co sądzicie o właśnie takim spujeniu sklejeniu nas wszystkich w jakiejś właśnie grupie wracając do tutorialu to pewnie sporo osób niektóre sztuczki które tutaj pokażę zna może niektórzy znają a nie używają dlatego obejrzyjcie odświeżcie sobie właśnie pamięć i stosujcie to co zaraz zobaczycie Wskakujemy do Photoshopa i już pokazuję 6 fajnych sztuczek do używania właśnie z narzędziami do widoków. Sami zresztą zobaczcie. Poprzez wszystkie wersje Photoshopa, zmieniały się właśnie te ikonki, były. Dostosowywane do większych rozdzielczości, były całkowicie od nowa, można powiedzieć, komponowane, i kiedyś były tutaj dwie kolumny z narzędziami. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony lub woli takie coś, to może sobie wrócić, klikając tutaj na te dwie strzałeczki. Automatycznie rozszerza się nam kolumna, tworząc Właściwie rozszerza się pole na dwie kolumny i mamy narzędzia, właśnie tak, poukładane w dwa rzędy. Oczywiście, jeżeli jeszcze raz klikniemy strzałeczki, które w tej chwili są w drugą stronę, wrócimy do podstawowego wyglądu, jaki w tej chwili ma Photoshop. W pierwszych wersjach było to właśnie tak, i oczywiście był. O wiele jaśniejszy, dlatego teraz mi się wydaje, że jest bardziej dopracowany. Te ciemniejsze kolory lepiej pasują niż te wcześniejsze, takie jasno szare. Ok, to to już wiemy. I teraz niektórzy mają problem, że jeżeli zrobią coś tutaj z tej strony ekranu, czyli z prawej, muszą latać. Na stronę lewą, zwłaszcza osoby, które mają monitory o wysokiej rozdzielczości, trzeba po prostu przesuwać myszką lub piórkiem dosyć znacznie, aby przejść z jednej strony na drugą. I jest na to sposób. Otóż, jak widzicie, tutaj jest taki paseczek w kropki. Klikamy myszką. I przesuwamy na prawą stronę nasz pasek. Jak widzicie, pojawiło się taki, takie niebieskie oznaczenie, że możemy tutaj puścić. I jak widzicie, przeniosło nam pasek na prawą stronę. I teraz mamy wszystko dosyć dobrze skomponowane. Oczywiście, możemy go tak samo jak wcześniej zrobić w dwóch kolumnach i dopasować do swoich potrzeb, zapisując. Tutaj przestrzeń roboczą możemy ładnie dostosować do własnych potrzeb cały wygląd naszego Photoshopa. Ja jednak wrócę z powrotem: stety przyzwyczajenie, przyzwyczajeniem, i jak widzicie, można tak sobie jeszcze poprawić swoją pracę. Następnym udogodnieniem. Właściwie to jest dosyć, dosyć ciekawe udogodnienie, jeżeli właśnie chodzi o nasz pasek narzędzi. To jest to, że jeżeli jak tutaj widzicie, mamy taki trójkącik, strzałeczkę przy narzędziach, które jeśli przytrzymamy lewy klawisz myszy, rozwija nam się menu z narzędziami, które są właśnie w tym zestawie. Tak jak tutaj mamy kroplomierz, próbkowanie kolorów, Tutaj mamy rozjaśnianie, ściemnianie gąbka. Aby nie klikać, nie trzymać tej myszki, możemy wcisnąć klawisz Alt i klikając na ikonkę, jak widzicie, zmienia nam się opcja, którą w danej chwili będziemy używali. Bardzo fajna funkcja i zachęcam do używania, bo o wiele przyspiesza. Pracę w całym Photoshopie. I to była taka druga wskazówka, jeżeli właśnie o to chodzi. Trzecią wskazówką jest także tutaj na naszym pasku opcje kolorów, które tutaj mamy. Jeśli, dajmy na to, zmienimy sobie kolor podstawowy i kolor podrzędny. To klawiszem X, jak widzicie, przerzucamy kolory z góry na dół. Jeśli byśmy chcieli przejść do ustawień defaultowych, to wciskamy D, i jak widzicie, mamy kolor czarny i biały, i w tym przypadku także klawisz X przerzuca nam te kolory pomiędzy naszymi warstwami roboczymi. I mamy już czwarte, czwartą wskazówkę. Piąta dotyczy samego wyglądu. Podczas pracy to się dosyć często przydaje. Mamy klawisz tabulacji. Jeśli go wciśniemy, jak widzicie, zmieniło nam cały wygląd. Okna ukryło tylko i wyłącznie paski narzędzi, które mamy po prawej i po lewej stronie menu. Jak i nazwę naszego zdjęcia pozostawiło. Wciśnięcie powtórne klawisza tabulacji przywraca nam nasz obraz taki, jaki mieliśmy podczas właśnie pracy. Czyli spokojnie tabulacja i przerzucamy się pomiędzy obrazami. Możemy zaznaczyć, jeżeli coś sobie zaznaczymy, na przykład. Pędzel możemy w większej, w większym obszarze używać właśnie tego narzędzia. Drugą funkcją jest klawisz F, który w podobny sposób, lecz inaczej <grywania> działa na ukrywanie naszych warstw. O ile tabulator tylko ukrywał naszą prawą i lewą stronę z narzędziami, o tyle klawisz F na początku zmienia nam ułożenie naszego zdjęcia w naszej przestrzeni roboczej. Drugie wciśnięcie klawisza F spowodowało, że nie widzimy właśnie naszych y, ani narzędzi, ani menu, tylko w tej chwili, bo jeżeli jest linijka, to mamy tę skalę. Trzeci raz wciśnięcie klawisza F przywraca nam wygląd standardowy naszego Photoshopa, czyli F, F, F. I mamy bardzo fajne podglądy. Właśnie ten drugi, bardzo często korzystam z niego, jeżeli chcę podejrzeć obraz taki zrobiony, sprawdzić, czy jeszcze jakieś defekty muszę obrobić, lub ewentualnie któreś obrobiłem za mocno. Dlatego bardzo przydatna funkcja. Piątą, bardzo chyba mi się wydaje najbardziej, tutaj taką Pokazową y, rzeczą jest to, że możemy korzystać z panelu właściwości. To jest właśnie ta ikonka. Jeżeli jej tutaj nie macie, to trzeba przejść do menu okno i zafajkować właściwości. I już mamy dostępną. Y, wcześniej sobie wrzuciłem tutaj drugie zdjęcie na, na tło. Po prostu przeciągnąłem je z katalogu, tutaj właśnie na to zdjęcie i pokazuje właśnie, jak szybko można edytować nie wchodząc wcale w menu górne. Czyli przechodzimy tu do właściwości i mamy Konwertuj na warstwy, czyli musimy spłaszczyć nasz obraz, bo teraz się stworzył obiekt inteligentny na normalną warstwę. Tutaj zatwierdzamy, zrobiło, nam zwykłą warstwę z naszego obiektu inteligentnego. Teraz za małe okienko było. Jeśli rozszerzę, to mamy coś takiego jak usuń tło. Wciskamy. Chwilkę trzeba poczekać. I proszę bardzo, mamy usunięte tło z naszego zdjęcia. Została tylko postać. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze to dopracować, to wcale nie musimy tutaj zaznaczyć, i maskuj, ale będąc. Właśnie na naszej masce warstwy, dając właściwości, mamy także zaznacz i maskuj, nie wchodząc, tak jak mówiłem, w górny panel i otwieramy i możemy sobie poprawiać. Następnie OK. I funkcja jest dość dobrze działająca. Sprawdziłem, nawet jeżeli wrzucimy coś, co nie jest jak w tym wypadku z takim jednolitym tłem, bardzo ładnie wycina. Także zachęcam do używania. I szósta moja wskazówka: jeśli wejdziecie do menu Edit, Edycja i pasek narzędzi, Toolbar, mamy po lewej stronie kolumnę, która pokazuje nam, jakie mamy narzędzia, tutaj właśnie w naszym tym lewym pasku. Po prawej stronie mamy kolumnę. Gdzie mamy narzędzia, które znajdują się? Dam na razie, anuluj. Jeśli wciśniemy tutaj tą strzałeczkę, to mamy te wszystkie narzędzia tutaj tak skumulowane. Są to rzadziej używane przez nas opcje. Ale jeśli chcemy sobie dostosować pasek do naszych potrzeb, czyli raz, dajmy na to, robimy retusz. Zdjęć, innym razem robimy grafiki. To potrzebne nam są całkowicie inne tutaj narzędzia, dlatego przechodzimy do właśnie menu edycja, pasek narzędzi. I tutaj możemy sobie złapać i poprzenosić w dowolne miejsce narzędzia, które są y, niewidoczne w tej chwili, a będą pod ręką, jeżeli będziemy tego potrzebowali. Oprócz tego, m, możemy przesuwać też nasze. Narzędzia, które są tutaj, dajmy na to lupkę, która jest na samym dole. Chciałbym przenieść ponad tekst, czyli łapię i ciągnę nad tekst. Jak widzicie, już jest lupka nad narzędziem do tekstu. Chcąc ją z powrotem przerzucić na sam dół, łapię lupkę i ściągam na dół. Puszczam. Lupka znowu znajduje się na samym dole. Możemy zapisać predefiniowane ustawienie, czyli presety. Jeżeli damy tutaj zapis, zapisujemy to wygląd naszego paska narzędzi. Później, jeżeli chcemy odtworzyć robiąc coś innego, dajemy wczytywanie ustawienia predefiniowanego i wybieramy zapisany przez nas zestaw narzędzi i będziemy mieli od razu dostosowany pod siebie pasek narzędzi oczywiście jak powiedziałem wcześniej możemy także to wszystko zapisać jako przestrzeń robocza i dostosować całkowicie pod siebie jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą to nie będę tutaj mocno w to wnikał bo to temat jest na całkowicie oddzielne szkolenie dlatego pozostawię to na razie tylko w tej kwestii że można po prostu nową przestrzeń roboczą sobie stworzyć wraz ze swoimi ustawieniami tak jak mówiłem wcześniej z paskiem po lewej stronie i z paskiem o, przepraszam z paskiem po prawej stronie i z paskiem z odpowiednimi narzędziami dzięki za obejrzenie 6 sztuczek które pokazałem. Mam nadzieję, że wszystkim się spodobają, wszystkim i wszyscy będziecie tego używali, ponieważ jest to coś co naprawdę pozwala przyspieszyć swoją całą pracę, jeżeli chodzi właśnie o Photoshopa. Przypominam jeszcze o właśnie pisaniu na dole w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jakie filmy o czym Podajcie mi jakieś pomysły, a ja będę próbował po kolei je jakoś wdrażać w życie. Oczywiście też y, przypominam również o y, właśnie takim y, wspólnym mailu. Napiszcie, co o tym sądzicie, właśnie co mówiłem na początku filmu. I nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was na następny film. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. I do zobaczenia, cześć.